Dzień dobry, ja się nazywam Magda Karel i czytam swoją pierwszą książkę dla Skarpy. Książka się nazywa Poradnik prawdziwej damy, dobre maniery a morderstwo. Napisała ją Diane Freeman i mam nadzieję, że się będzie Państwu podobało. Nigdy nie zapomnę, jak Alicia Stoke Whitney przyszła mnie obudzić w środku nocy. Musiałam zamrugać kilka razy, żeby zobaczyć wyraźnie twarz należącą do nachylonej nad moim łóżkiem postaci w białym szlafroku. Alicia? Co się stało? Ja sięgałam po własny szlafrok, a ona tylko stała i nic nie mówiła. Gdy moje oczy przyzwyczaiły się do półmroku, dostrzegłam, że jest roztrzęsiona. Alicia to rudowłosa kobieta o jasnej cerze. Nawet w ciemności poznałam po jej zaczerwienionym nosie, że płakała. Zwiesiłam nogi z łóżka, wstałam i ujęłam ją za rękę. Co się stało, moja droga? Powtórzyłam. Chodzi o Reggiego? Spojrzała na mnie przerażona. Naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć. Usłyszałam w jej głosie coś, co mnie zmroziło. Co się stało Reggiemu? Spróbuj zachować spokój, poprosiła, klepiąc mnie delikatnie po ramieniu. I nie mówić zbyt głośno. Jeśli liczyła na to, że mnie w ten sposób uspokoi, to chyba się pomyliła. Chwyciłam ją oburącz i mocno nią potrząsnęłam. Alicia, o co chodzi? Kilkakrotnie otworzyła i zamknęła usta, a potem powiedziała: on nie żyje.